tutaj debiutuje na tak dużych zawodach, co widać było, szczerze mówiąc, na niektórych elementach w konkursach obowiązkowych. Był to dosyć spięty, lekko przerażony atmosferą, ale na pewno uczestnictwo w tych zawodach zaprocentuje na przyszłość i pozwoli dobrze przygotować się do najwyższego poziomu. Proszę Państwa, a my już przybliżymy Państwu ujeżdżenie. Każdy koń, czy skokowy, czy ujeżdżeniowy, może poruszać się trzema chodami. Najwolniejszy z nich to stęp, potem mamy kłus i to jest właśnie ten chód, w którym teraz Kamil się porusza, a najszybszy to galop. Proszę zwrócić uwagę na to, że koń stawia nogi po przekonnej, czyli zewnętrzna zadnia noga porusza się z wewnętrzną przednią i przeciwnie. Mamy trzy rodzaje kłusa. Możemy jechać kłusem zebranym, kłusem pośrednim i kłusem wyciągniętym. Oprócz tego mamy do wykonania elementy. Teraz Kamil wykonuje ciąg w kłusie. Jeżeli Państwo patrzą z przodu, to zwrócą uwagę, że koń porusza się krzyżując nogi i jest zgięty w szyi oraz żebrach w kierunku ruchu. Wrażeniem optycznym jest skrzyżowanie przednich nóg, koń krzyżuje tylko zadnie nogi. I teraz mamy ciąg w lewo. Sędziowie oceniają, czy ciąg w lewo i w prawo są takie same. Czy koń zachowuje rytm, rozluźnienie oraz takt. Ciąg w kłusie wykonywany jest w kłusie zebranym, a więc w tym, w którym Kamil jedzie teraz po ścianie. Ciąg powinien też być wykonany w takim samym kłusie. I tu, proszę Państwa, mamy kłus wyciągnięty. Proszę zwrócić uwagę, jak zmienił się wykrok konia. Kroki stały się dłuższe, obszerniejsze, natomiast koń nie powinien zmienić rytmu i tempa w stosunku do kłusa zebranego. Jeżeli ten rytm się zmienia, wpływa to na to, że ocena jest niższa. Jeżeli się nie zmienia, ocena jest wyższa. Teraz zawodnik prezentuje wstęp. Jest to wstęp zebrany. Proszę zwrócić uwagę na to, że kroki konia są krótkie, wolne. Jakby ich tendencja jest bardziej w górę niż do przodu. Koń ma charakterystycznie wygiętą szyję, dosyć krótką. Cały jest krótki, zamknięty w ramach. Teraz mamy wstęp wyciągnięty. Proszę zwrócić uwagę na to, jak wydłużyła się szyja konia i wstęp stał się dłuższy. Kroki zamiast w górę są bardziej w przód. Jakość stępa ocenia się po tym, jak duże są kroki przodu, ale też zadu. I mamy wtedy do czynienia z tak zwanym przekraczaniem. Wtedy, jeżeli zwrócą Państwo uwagę na ślady zadnich i przednich nóg na piasku, to zadnie kopyto, ślad zadniego kopyta będzie przed śladem pierwszego. Im większe jest to przekraczanie, tym wyższa jest ocena za stęp. Proszę Państwa, oceny oczywiście są wystawiane w pewnej skali. 0 jest to niewykonanie danego ruchu, zaś 10 jest to ideał danego ćwiczenia, które należy wykonać na czoło boku. Co ważne, kilka lat temu została wprowadzona lekka modyfikacja ocen, polegająca na tym, że sędziowie mogą wystawiać oceny połówkowe. Tak więc za dany ruch, powiedzmy, tutaj było przejście, można wystawić albo ocenę 6,5, albo 7. Połówki mają zachęcać i być tym elementem, który pokazuje, że coś zostało wybitnie dobrze zrobione. Proszę Państwa, teraz mamy do czynienia z galopem. Galop jako jedyny chód schodów konia jest chodem niesymetrycznym, to znaczy inaczej wygląda w lewo i inaczej w prawo. Proszę zwrócić uwagę, że teraz bardziej wysuwa się do przodu prawa przednia noga konia i prawa zadnia noga konia. I w konkursach klasy CC mamy do czynienia z lotną zmianą nogi. Na sygnał zawodnika za pomocą jego ciężaru ciała do siadu i przestawienia łydek koń zmienia nogę w locie. Poprosimy Kamila o wykonanie lotnej zmiany nogi. Proszę zwrócić uwagę, słuchajcie, prawa, prawa i teraz lewa. Zawodnik przestawił łydki i zmienił nogę. Teraz wysuwa się bardziej lewa noga konia. W konkursie klasy CC zawodnicy muszą wykonać zmiany co 4, co 3 i co 2 w zależności od stopnia trudności. W dzisiejszym programie muszą wykonać zmiany co 3 i co 2, czyli co 3 kroki zawodnik zmienia nogę. Proszę zwrócić uwagę. I zmiana. I zmiana. Tych zmian trzeba wykonać minimum 5 w jednym ciągu. Im więcej, tym stopień trudności, czyli jedna z ocen w ocenach artystycznych, jest wyższa. Natomiast jeżeli zawodnik zrobi ich więcej niż 5 albo pełni błąd, wtedy ocena jest niższa. I teraz proszę, są zmiany nogi co 2 tempa. Proszę zwrócić uwagę, co 2 kroki koń zmienia nogę, na którą galopuje. Konie nie wykonują tych elementów na pamięć,
wykonują ich, tak jak już mówiliśmy, na sygnał zawodnika. A więc jeżeli koń się zdekoncentruje lub też jest spięty, może na ten sygnał nie odpowiedzieć i wtedy mamy do czynienia z błędem, który sędziowie bardzo szybko wychwytują swoim sprawnym okiem. Teraz zawodnik wykonuje ciąg w galopie w lewo. Jest to analogiczny ruch jak w kłusie. Koń porusza się do przodu, w bok, zgięty w kierunku ruchu. I mieliśmy lotną zmianę nogi na prawą nogę. Proszę Państwa, jak już tak mówimy troszeczkę o tych lotnych zmianach nogi, nie patrzmy się tylko na kawałek konia. Tak jak przy innych elementach, patrzmy się na zad i na przód. Jeżeli jest to lotna zmiana nogi, musi ona być w tym samym momencie wykonana przednią częścią konia, jak i tylną. A motorem napędowym dla konia, pamiętajmy, że jest zawsze zad. I jest on najważniejszy przy ocenie sędziów. Co? I poprosimy jeszcze zawodnika może o wykonanie piruetów w galopie, jeżeli możemy. Proszę Państwa, piruet w galopie to ruch bardzo charakterystyczny. Najpierw trzeba konia zebrać, czyli zwolnić. Jego kroki muszą się stać bardziej wyniosłe. I teraz zawodnik obraca przód konia wokół zadniej nogi, wewnętrznej. Im mniejszy piruet z zachowaniem galopu, tym wyższa ocena. Piruet powinien zajmować od 6 do 8 kroków galopu. Oczywiście, ponieważ galop jest niesymetryczny, zawodnik musi go wykonać w lewo, jak i w prawo. Może też wykonać ten piruet w dowolnej przez siebie wymyślonej w tym programie dowolnym kombinacji. Jeszcze jeżeli możemy poprosić zawodnika o różnicę chodów w galopie, o galop zebrany i wyciągnięty, aby Państwo mogli zobaczyć. Teraz zawodnik porusza się chodem zebranym, czyli koń jest cały krótki, jego szyja jest ciasna, wyniosła. I teraz proszę bardzo, poprosimy o galop wyciągnięty. Proszę zwrócić uwagę, jak kroki konia się wydłużyły. Natomiast dalej mamy tą tendencję, jakby koń szedł pod górę, wspinał się po drabinie. Jeżeli widzimy, że koń w jakimś momencie na czworobuku wygląda, jakby schodził do piwnicy albo przewracał się na swoje czoło, to znaczy, że jest to źle. Mogą Państwo sami to oceniać. Teraz był znowu galop wyciągnięty i zebranie, i lotna zmiana nogi. Oczywiście poza elementami zawodnicy mają do wykonania przejścia. Takie zmiana rytmu z galopu wyciągniętego do zebranego nazywa się przejściem i to przejście też jest oceniane. Ono powinno być gładkie, płynne i my nie powinniśmy widzieć tutaj żadnej nerwowości ani ze strony zawodnika, ani ze strony konia. A my już dziękujemy bardzo za pokaz Kamilowi Kulińskiemu. Prosimy Państwa o wielkie brawa. Proszę Państwa, warszawska publiczność szaleje na ujeżdżeniu. Kamil Kuliński, Kola G! Prosimy o wielkie, wielkie brawa! Dziękujemy Wam! A my zaraz zaczynamy program dowolny z muzyką. Jako pierwsza wystartuje Natalia Kozłowska i Rimmel. Mamy nadzieję, że pokaz Kamila pozwolił Państwu lepiej zapoznać się z ujeżdżeniem i że teraz będziecie wiedzieli, na co macie zwracać uwagę podczas oglądania przejazdu. Tak jak powiedzieliśmy, są to programy dowolne,